Hej, cześć, czołem, ja nazywam się Kerlik, a to będzie taki mały film informacyjny odnośnie tego, co pojawi się na moim kanale, co się będzie działo i tak dalej. Chciałbym też wyjaśnić z wami sprawę tego, że nie wstawiam filmików tak systematycznie, nie wstawiam ich codziennie, co jakiś czas też jakby znikam z YouTube'a, czasem się pojawiam. Czym to wszystko jest spowodowane? Jest tutaj naprawdę wiele różnych czynników. Mogę omówić z wami kilka, ponieważ część, powiedzmy, jest jakoś w jakiś sposób prywatna i też może też trochę wstydliwa w jakiś sposób. Ciężko mi gadać na takie tematy z osobami mi bliższymi, a co dopiero z wami. Ale może to jest coś, czego powinienem się właśnie nauczyć. Główny powód tego, że nie wstawiam nic na kanał, to jest coś takiego wstydliwego dla mnie, czyli to, że jakby nie potrafiłem odnaleźć jakiegoś swojego celu w życiu i się trochę błąkałem przez ostatnie lata. Skakałem od jednych studiów na drugie, od jednej pracy do drugiej i takie moje życie było strasznie niestabilne, nieustabilizowane, chaotyczne i sam na dobrą sprawę nie wiedziałem, czego chcę. I tak sobie po prostu tego YouTube'a traktowałem. Chciałem do niego podejść na pewien sposób poważnie, ale też nie potrafiłem. Nie będę wyjaśniał może już, dlaczego nie potrafiłem, bo to jest też... No generalnie po prostu jest to bardzo głęboki temat i mógłbym się tutaj zagłębiać. Zrobiłaby się z tego straszna incepcja i zgubiłbym totalnie wątek, gdybym miał mówić, dlaczego nie nagrywałem tak regularnie. Powiedzmy, że jest to taka strefa prywatna i może kiedyś się z wami z tym podzielę. Na dobrą sprawę bardzo bym chciał, ale też nie wiem, na ile was to interesuje w ogóle. Dodatkowo wcześniej nie miałem jakiegoś takiego mocnego komputera, przez co to nie było takie komfortowe, jeśli chodzi o nagrywanie. Nie miałem dużego dysku, nie mogłem sobie pozwolić na dużą ilość materiału. Tworzenie poradników to była po prostu jakaś mordęga. Nawet nie wiecie, ile razy jakiś program się wysypał, musiałem coś robić od nowa, coś składać od nowa. Ach, to tworzenie poradników naprawdę zabierało mi sporo czasu. To nie było, to naprawdę stworzenie poradnika to nie jest, wiecie, sobie nagram i koniec. To są dobre dwa dni roboty, jak nie dłużej, bo doliczcie sobie, że najpierw musicie wymasterować jakąś postać, naprawdę zacząć nią grać dobrze, tak żeby, no, żeby to miało sens. Dwa, musicie zebrać ten materiał. Trzy, musicie zebrać materiał na dysku, który nie ma dużo giga. Musicie porobić w programie graficznym różne grafiki. Plus to wszystko jeszcze na koniec zmontować. Oczywiście dograjcie do tego jeszcze dźwięk. Ścieżkę głosu. I to wszystko poskładajcie. Naprawdę jest to kupa roboty. Teraz no, jest to trochę szybsze, chociaż też jak stworzyłem poradnik Wolibera, to siedziałem przy tym no jeden dzień, bo to musiałem najpierw sobie oczywiście wybrać odpowiednie fragmenty, poskładać i nagrać. Tym bardziej, że wychodzę z założenia, że jeśli ma być poradnik, to nie na zasadzie, że sobie siądę, zagrajmy, tak zrobię i będę coś tam gadał do mikrofonu i o, to jest mój poradnik, macie gadania przez 40 minut i słuchajcie tego i zobaczcie, gram. To nie jest styl poradników, który lubię i to nie jest to, czego ja sam szukałem, zaczynając grę w LoL'a, ale już mniejsza o to. Odnośnie tego, co pojawi się na moim kanale, no to na pewno oczywiście League of Legends, tutaj nic się nie zmienia, zagrajmy i poradniki. I to tyle, jeśli chodzi o LoL'a, nic tutaj się za bardzo nie zmienia. Wprowadzam oczywiście tutaj kamerkę do filmików, pierwsze efekty myślę, że zobaczycie już za moment. Inna sprawa to Thief. Jeśli chodzi o Thiefa, to oczywiście go ukończę, tam dostałem chyba jeszcze jedna albo dwie misje. Dzisiaj przeszedłem tą misję w tym sierocińcu. W końcu, nareszcie, po 2 latach ukończyłem tę misję, tak? Udało mi się. Za chwilę się zabiorę za Thiefa 4, w styczniu go kupię zaraz po wypłacie, więc to chyba kosztuje 20 zł. To akurat żaden wydatek. I jeśli chodzi o Prince of Persia, to dwa trony się nie pojawią, niestety u mnie coś jest zrąbane i gdy instaluję dwa trony, to gra po prostu sypie mi Windowsa i gra po instalacji każe mi zrestartować system, restartuje i system nie chce się włączyć. Pojawi mi się, żebym naprawił coś tam, nie mam pojęcia, o co chodzi, musiałem reinstalować system na nowo i tak dwa razy, bo stwierdziłem, że za pierwszym razem może coś, jakiegoś wirusa miałem albo coś. No niestety okazało się, że Prince of Persia albo zabezpieczenia tej gry po prostu crashują mi system i tak więc nie jestem w stanie kontynuować dwóch tronów, choć bardzo bym chciał. W zamian za to będę nagrywał Prince of Persia Zapomniane Piaski, może jeszcze później nagram jak to się nazywa, ta pierwsza część Prince of Persia
Najpierw były dwa trony, dusza wojownika, a wcześniej było piaski czasu. No i inna sprawa, że skoro mamy koniec roku, to może od razu chciałbym na wam złożyć takie życzenie, nie jakieś specjalnie długie, ale żebyście po prostu się dobrze trzymali, żeby ten przyszły rok 2016 był dla was przyjazny, dobry i żebyście nie mieli żadnych problemów, żebyście spełniali swoje marzenia, bo to jest naprawdę ważne. No i przede wszystkim, żebyście byli zdrowi i doceniajcie to, co macie, szczególnie to zdrowie. I jeszcze jedna ze spraw, którą chciałbym poruszać, to Q&A. Mogą być to pytania na dowolny temat, myślę, że nie będę tutaj jakoś się zamykał. Możecie próbować, jak po prostu nie będę chciał na coś odpowiedzieć, to nie odpowiem, ale generalnie nie będzie z tym raczej problemu. Nie mam zbyt nic do ukrycia. A tymczasem żegnam się z wami, mówi dla was Kelly. Trzymajcie się, na razie, cześć!